Udowodnij tożsamość trygonometryczną cosinus x plus tangens kwadrat x razy cosinus x równa się 1 przez cosinus x. Aby udowodnić tożsamość trygonometryczną, korzystamy ze związków między funkcjami trygonometrycznymi, czyli pierwszy wzór na jedynkę trygonometryczną, czyli sinus kwadrat x plus cosinus kwadrat x równa się 1. Drugi wzór na tangens x, to jest sinus x przez cosinus x. I trzeci wzór na kotangens x, i to jest 1 przez tangens x. Wybieramy bardziej rozbudowaną stronę. U nas jest to lewa strona równania. I będziemy tak długo przekształcać lewą stronę, aż dojdziemy do strony prawej. Przepiszmy tą lewą stronę. Widzimy, że po prawej stronie równania nie mamy tangensa, więc pozbądźmy się go. Zastosujmy wzór na tangensa, czyli wzór numer 2. Dostaniemy cosinus x plus, zamiast tangensa x wstawimy sinus x przez cosinus x. I tangens był podniesiony jeszcze do potęgi drugiej, więc również podnieśmy to do potęgi drugiej. I jeszcze zostało nam razy cosinus x. Pierwsze wyrażenie przepisujemy. Natomiast tutaj licznik i mianownik osobno podnosimy do potęgi drugiej. Czyli dostaniemy sinus kwadrat x przez cosinus kwadrat x razy cosinus x. Tutaj w liczniku mamy cosinus x, w mianowniku jest cosinus kwadrat x. Więc możemy jednego kosinusa skrócić, czy tu się pozbędziemy potęgi drugiej, a tu pozbędziemy się kosinus x i dostaniemy kosinus x plus, w liczniku zostaje nam sinus kwadrat x, w mianowniku kosinus x. Aby dodać te dwie liczby do siebie, musimy mieć wspólny mianownik. Wspólnym mianownikiem będzie kosinus x, czyli w pierwszym tutaj w chwili obecnej mamy jedynkę, czyli jedynkę pomnożymy przez cosinus x. Ponieważ jedynkę pomnożyliśmy przez cosinus x, to licznik również musimy pomnożyć przez cosinus x, czyli mamy cosinus razy cosinus, da nam cosinus kwadrat x. Drugi ułamek przepisujemy. Mamy już wspólny mianownik, więc możemy dodać te dwa ułamki do siebie. Wspólny mianownik przepisujemy, natomiast liczniki dodajemy. Czyli będziemy mieli cosinus kwadrat x plus sinus kwadrat x. To się równa. Dodawanie jest przemienne, czyli w liczniku mamy wyrażenie cosinus kwadrat x plus sinus kwadrat x. To jest to samo co sinus kwadrat x plus cosinus kwadrat x, czyli nasz pierwszy wzór na jedynkę trygonometryczną. Wyrażenie równa się 1. Czyli w liczniku dostajemy 1, w mianowniku zostaje cosinus x. Widzimy, że dostaliśmy prawą stronę tożsamości, co jest równe p. P, czyli prawa strona.